Neurobiologia mówi nam, że mózg dużo trudniej reaguje na ból, na stratę i na obniżenie statusu, aniżeli na przyjemność czy obietnicę nagrody. 98% ludzi tak naprawdę motywuje ból i cierpienie, a jedynie 2% ludzi motywuje się poprzez poklepywanie po pleckach i motywację pozytywną. Tobie może się wydawać, że wolisz, jak ktoś mówi ci, że dasz radę, że jesteś najlepszy i tym podobne. Natomiast taka motywacja jest bezpłciowa. Nakręcisz się pozytywnym przekazem od kołczów motywacyjnych i po paru godzinach cały zapał pójdzie w zapomnienie. A ty wrócisz do starych nawyków, nieregularności w działaniu, braku zaangażowania, a następnie doprowadzi się do frustracji i samo niezadowolenia. Najlepszą formą motywacji jest ból i cierpienie. Lepiej jak ktoś nazwie Cię grubą świnią, aniżeli miałby zachwycać się Twoim wyglądem i podtrzymywać Cię na duchu. Dostając od życia wiele bólu i cierpienia, wszelakich kompromitujących przeżyć, wyśmiewania nas, oczerniania, prześladowania i tym podobne, zyskujemy niesamowitą siłę poprzez właśnie zaznawanie takich niegodziwości życia. Na pierwszy rzut oka wydają się one negatywne. Natomiast jeśli zagłębimy się w nie, to dostrzeżemy w nich potencjał do wzrostu nas jako ludzi. Jeśli zaczniemy sobie przypominać o wszystkich tych okropnościach, to zacznie się w nas rozpalać ogień gniewu, agresji, do chęci zmiany sytuacji, w której jesteśmy. Ten ogień można wykorzystać jako paliwo napędowe do rozpoczęcia działania, które będzie nas sprowadziło do sukcesu. W dzisiejszych czasach problemem jest edukacja. Kształci się ludzi bezpłciowych. Po prostu żyjemy w pokoleniu pist, które są wiecznie poklepywane po plecach. Bezstresowe wychowanie i inne gówna wymyślone przez współczesnych psychologów prowadzą nas do społeczeństwa, w którym jeśli nazwie się grubasa grubasem, to wywołuje to wielkie oburzenie. Natomiast jest to prawda. W taki sposób demoralizuje się ludzi i później się dziwią, że nie mają motywacji, że kolejne pokolenia są coraz bardziej roszczeniowe, bez dawania od siebie niczego. Szkoła powinna wychowywać, że życie nie jest kolorową bajką. Tylko jest w nim pełno bólu i cierpienia, które trzeba okiełznać i którym trzeba się przeciwstawić. A nie siedzieć w kącie i płakać, użalać się nad swoim marnym losem. Tak, niech ci mamusia zaparzy herbatkę i przyniesie chusteczki. A najlepiej metaforycznie załaduj rewolwer i strzel sobie w łeb. Zrobisz przysługę światu. Nie można tolerować takich zachowań w czasach teraźniejszych. Ludzie stali się tak słabi, że jest to niepojęte. Coraz więcej ludzi nie potrafi wziąć się za mordę i ogarnąć. Siedzą w wiecznej, pesymistycznej utopii i stwierdzają, że nic się nie da zrobić. Mój los jest skreślony. Prowadzi nas to do wniosku, że szkolnictwo w zakresie psychologicznym, przygotowania do osiągania jakiegokolwiek sukcesu leży na dnie rowu mariańskiego. Powiem krótko, jeśli będziesz słuchał to, co do, to, co o życiu mają do powiedzenia nauczyciele, pedagogowie, psycholodzy, to gwarantuję Ci, że nic w życiu nie osiągniesz.